Hej kochani, zapraszam Was dziś na taki mały haul oraz pogadankę. Pogadanka będzie na temat taki bardzo, bardzo kobiecy. No mamy Dzień Kobiet i myślę, że to dobrze nawiązuje do tego święta. Nasza pogadanka będzie o bieliźnie i o tym, jakie mamy tematy tabu w związku z bielizną, rozmawianiu o bieliźnie, stanikach, majtkach, rajstopach itd., itd. Jakiś czas temu mogliście widzieć walentynkowy haul u Kretki i to był taki haul właśnie z bielizną i z takimi różnymi rzeczami. I jeżeli jeszcze nie widzieliście tego haulu, to podlinkuję Wam na dole, żebyście sobie zobaczyli. I widziałam, z tego co widziałam u Kretki, to Wam się spodobało i mimo, że właśnie pokazała to, co powiedziałam, czyli bieliznę, to nie narzekaliście i byliście na tak, jeżeli chodzi o takie sprawy. Ja też Wam dziś pokażę haul z tej samej stronki, bo ja też z tej stronki zamówiłam. Dostałam od nich kupon, mogłam sobie wykorzystać na co tylko chcę, żeby przetestować ich jakość, zobaczyć, czy bielizna jest ok, czy nie. No i właśnie dziś tą bieliznę Wam pokażę i później pogadamy sobie właśnie na temat, czy to nie jest dużo na YouTube'a, jak Wy uważacie. I ja powiem Wam swoją opinię. Ok, i powiem Wam od razu, że nie zamówiłam sobie samej bielizny, ale też spodnie do jogi, bo też chodzę na jogę i coś z bielizny wyszczuplającej. Także zaczynamy. Zaraz Wam pokażę, co tutaj mam i opowiem Wam, jak mi się to sprawdziło, czy tak, czy nie. Zacznijmy od tego, że marka nazywa się PPZ PPZ. Tutaj nawet mam na moich takich leginsach do jogi właśnie napisane PPZ. I to jest taka marka, która jest bardzo porównywana w internecie do Victoria's Secret, a konkretnie do kolekcji Pink. I chciałam właśnie to sprawdzić, bo jak wiecie, uwielbiam Victoria's Secret, zawsze jak jestem za granicą, to sobie kupuję Victoria's Secret, czasami nawet zamawiam do nas, mimo że to się zupełnie nie opłaca, to zamawiam sobie właśnie bieliznę czy jakieś bluzeczki z Victoria's Secret. U nas jest Victoria's Secret, ale ma bardzo słaby wybór, są tylko mgiełki, kosmetyki, ewentualnie jakaś tam ograniczona liczba, jeżeli chodzi o majtki. Natomiast nie ma pełnej oferty właśnie tej takiej sportowo-domowej. I pierwszą rzeczą, którą zamówiłam sobie z PPZ, nie wiem jak ich nazywać, czy PPZ, czy PPZ, to są leginsy i to są właśnie leginsy do jogi. I one tutaj mają bardzo taką elastyczną, mocną gumę. I właśnie to już sama ta rzecz na górze, sama ta guma przypomina mi Pink z Victoria's Secret. I na dole mają takie leginsy, są leginsy kapli, takie można powiedzieć 3/4, bardzo miły materiał, niesamowicie miły materiał, nie wyobraźcie sobie jak jest cudowny. Natomiast te leginsy są na mnie za duże. Zamówiłam sobie rozmiar L, ponieważ ja tak właśnie noszę, góra M, dół L. No niestety właśnie one trochę na mnie wiszą, ale na pewno znajdę tutaj chętną na te leginsy, bo są naprawdę fajnej jakości. Nawet do chodzenia na co dzień latem będą spoko. Ja bardzo lubię takie wygodne rzeczy. Zawsze jak podróżuję autem, jedziemy w jakąś podróż dłuższą, to mam na sobie właśnie ciuchy sportowe. I jak wiecie, lubię takie rzeczy. Więc jeżeli będziecie cokolwiek na tej stronce zamawiać, pamiętajcie o tym, że jest to taka rozmiarówka w sumie podobna do Victoria's Secret, ponieważ ja w Victoria's Secret mam najczęściej rozmiar M, a nie L. Czyli jest to naprawdę zbliżona rozmiarówka. I kupiłam sobie spodnie L Victoria, to są na mnie workowate i za wielkie. Teraz będą staniczki, które sobie zamówiłam. I na stronie znalazłam kilka naprawdę ciekawych. I zamówiłam sobie takie, które mi się przydadzą. Nie tylko takie, które mi się podobały wizualnie, ale takie, które mi się przydadzą, bo na przykład takich nie mam. I zamówiłam sobie stanik z odpinanymi ramionczkami. Tutaj mamy właśnie takie odpinane ramionczka. Trochę mi się to też kojarzy z firmą La Senza. Ja kiedyś z marki La Senza, która niestety została wycofana z Polski, kupowałam sobie takie staniki i to nosiłam do takich odkrytych bluzek czy sukienek, to znaczy takich, które nie mają w ogóle ramionczek, takich właśnie topów bez ramionczek i wtedy mogłam sobie zakładać spokojnie, bez obawy, że nie wiem, spadnie mi i wszystko będzie na wierzchu. I ten biustonosz jest bardzo fajny, bo właśnie tutaj jest dosyć taki szeroki. I ja to lubię, bo to jest dodatkowe wsparcie tutaj, to, że właśnie to jest taka cała konstrukcja, to się lepiej na biuście trzyma. I ma lekki push-up tutaj, te gobeczki są takie miękkie, natomiast tutaj są już cienkie, ale tu są miękkie, czyli to jest taki standardowy push-up. Stanik jest bardzo miły, bardzo wygodny i na mnie pasuje. I bardzo się cieszę, że świetnie dopasowałam sobie rozmiar, bo wzięłam sobie identyczny rozmiar, jak mam w Victoria's Secret. To jest rozmiar 34D. I w Victoria's Secret albo noszę 32D, albo 34D. To zależy właśnie. I tutaj mam nawet ich metkę. Tak jak Krecia wspominała, to metka jest bardzo podobna do właśnie do Victoria's Secret Pink. To tylko tutaj mamy napisane PPZ i z tyłu mamy bardzo podobne wszystkie informacje. Opisany kolor, opisany rozmiar i opisane ceny. I cena to jest 46,50 $, więc nie jest to stanik tani, ale jest świetnie jakościowo. I tak jak mówię, przypomina mi niesamowicie La Senza. Jeżeli są tutaj fanki La Senzy, to się zgłoście i napiszcie mi, gdzie jeszcze można La Senzy dostać, bo została wycofana i nawet kiedyś pokazywałam majtki z La Senzy tutaj na YouTubie. Kolejny stanik, który sobie zamówiłam z tej oto marki, to taka braletka i ja kocham braletki. Ja sobie kupuję braletki w
Victoria's Secret za każdym razem, jak jestem za granicą. I ta ma tutaj na górze push-up. I już jest mniej przyjemna niż ten poprzedni stanik, bo ma koronkę. I jak, wiadomo, jak mamy koronkę, to materiał już jest sztywniejszy, już nie jest taki mięciutki. I tutaj właśnie koronkę na dole, która po prostu pełni funkcję ozdobną i ma tutaj mnóstwo takich małych kryształków. Nie wiem, czy to widzicie, ale one połyskują, są naprawdę ładne. I na górze ma kokardki i ma cienkie ramionczka, co akurat średnio lubię, bo wolę, kiedy ramionczka są grubsze, no ale to już kwestia gustu. Ten stanik kosztuje $54.50 i ten sam rozmiar. I ten stanik też mi bardzo dobrze leży, więc jestem z niego zadowolona i będę go nosić na 100%. Kolor jest przepiękny, kocham granatowy, więc z tego jestem bardzo zadowolona. I następny stanik to już jest typowo w stylu Victoria's Secret i tak samo mięciutki materiał właśnie jak w Victorii. Natomiast jest najmniej jakby wspierający biust. Uważam, że dziewczyny z trochę większym biustem powinny nosić staniki bardziej wspierające, z trochę lepszą konstrukcją. Powiem Wam to każda grafiterka. Jak widzicie, tutaj jedyny łącznik to jest taki cienki paseczek i takie biustonosze są fajne, jeżeli chodzi o wygląd, natomiast jeżeli chodzi o takie podtrzymywanie biustu, no to raczej nie. To jest taki biustonosz słodki, który będzie no po prostu lepszy dla dziewczyny z mniejszym biustem. Będzie się lepiej układał. I co tu jest napisane? Rozmiar znowu ten sam. Stanik jest na mnie dobry ogólnie. Kosztował $43. Bardzo miły w dotyku. Znowu w stylu Victoria's Secret i La Senza. Unia chyba, z tego co pamiętam, to La Senza też była produkowana przez Victoria's Secret, jeżeli się nie mylę. I teraz majteczki do kompletu. Ja bardzo lubię kupować komplety, lubię mieć komplet na sobie, wtedy czuję się lepiej. Mama mnie tego nauczyła, że komplety ogólnie wyglądają ładniej, elegancko, właśnie kiedy mamy taką samą bieliznę. Oczywiście zdarza mi się też, że mam stanik zielony, a majtki różowe, bo szybko się ubieram. Ale kiedy chcę się czuć sama ze sobą dobrze, to właśnie kupuję sobie komplety. Zaczynam od majtek tych takich właśnie w serduszka, bo ten stanik miał właśnie majtki do kompletu i to są stringi, takie typowe. I mamy tu rozmiar M, $16, $16.50. Moim zdaniem trochę dużo, jeżeli chodzi o stringi. Nawet jeżeli chodzi o Victoria's Secret, to po prostu są trochę tańsze te majteczki. Rozmiar jest ok, widzicie, majtki są elastyczne, także to na pewno będę je nosić na 100%. Ale uważam, że jednak cena jest za wysoka i tak jak za dobry stanik bym tyle zapłaciła, to niestety za majtki uważam, że jest to za dużo i max powinno kosztować $10. Tak moje przemyślenia. Do tego czarnego stanika dobrałam sobie zwykłe majtki, które wyglądają zupełnie jak majtki z H&M-u. Dostaniecie identyczne w H&M-ie. Wyglądają tak, już są bardziej zabudowane. Są to majtki tak zwane bezszwowe, w sensie nie mają tu z przodu żadnych szwów. Tu mają z przodu tylko kokardkę z diamencikiem i to właśnie wygląda jak te majtki z H&M-u. I z tyłu są zabudowane takie pełniejsze. Bardzo rzadko noszę takie majtki. Najczęściej noszę jednak stringi, czy bardziej takie, no nie, na pewno nie takie, bo nie wiem jak to powiedzieć, hipster. To się nazywa hipster, ale w każdym razie rzadko noszę tak zabudowane majtki, najczęściej to jest cieńszy pasek i są bardziej wycięte, ale wziąłam sobie jedne takie właśnie i one kosztują aż $18, więc naprawdę sporo, bardzo dużo jak na takie majteczki. I trzecia rzecz, niestety nie było granatowych majtek do kompletu tamtego pierwszego i zamówiłam sobie jeszcze jedne różowe, żeby w razie czego mieć do tamtego różowego stanika. Takie z koronką na górze i one już wyglądają zupełnie jak Victoria's Secret. Ja sobie kupuję, jak jest Victoria's Secret promocja, chyba taka stała promocja, $25 za 5 par, a tutaj $19 za jedną parę. Całkiem sporo. W każdym razie majteczki są ładne, mają tutaj na sobie kryształki, naprawdę bardzo ładnie wykonane. Są trochę większe niż te pierwsze, a też jest to rozmiar M. Dalej przechodząc do bielizny korygującej, zamówiłam sobie coś, co widziałam już wiele razy u nas na stronkach różnych i w sklepach i po prostu miałam możliwość zamówienia to, co mi się podobało, więc wybrałam sobie to w końcu. Takie coś dostaniecie spokojnie w TK Maxie, czy właśnie w innych sklepach z bielizną. I to jest taka sukienka modelująca, którą zakładamy pod bardzo obcisłe rzeczy. Pod inne sukienki, pod jakieś komplety, co Wam tylko przychodzi do głowy. To jest jednocześnie właśnie stanik połączony taką długą sukienką. W sensie u mnie to nie jest sukienka, bo ona ledwo mi zakrywa tyłek, bo to jest dla mnie po prostu bardzo krótkie. Natomiast będzie to dobre właśnie pod jakąś krótszą sukienkę, żeby nie wystawało. Kiedyś na wesele założyłam sobie obciskające szorty i cały czas bałam się, że podczas tańca czy podczas siedzenia przy stole będą mi te szorty wystawać, ponieważ jak siadamy czy tam tańczymy, kręcimy się, sukienka się trochę podwija. No i niestety właśnie to, co mam pod spodem, bardziej widać. Więc później już z tego zrezygnowałam. Poza tym umęczyłam się w tych shortach, było mi strasznie w nich gorąco i były po prostu na mnie za długie. Powinnam była postawić na majtki takie lekko obciskające, a nie na całe takie długie shorty. Natomiast jest to, tak jak mówię, jest to na mnie bardzo krótkie, jest to na mnie taka po prostu dłuższa bluzka, ale jest coś takiego i na pewno nie musicie tego zamawiać z tej stronki, ale jeżeli jesteście zainteresowani, to kliknijcie sobie na dół. Podam Wam od razu cenę, to w ogóle całe jest z lajkry
i cena to jest $73, całkiem sporo, ale powiem Wam, że ta bielizna właśnie wyszczuplająca tyle kosztuje. Potrafi być naprawdę bardzo, bardzo droga. I ostatnia rzecz, którą sobie zamówiłam, to właśnie te shorty, o których Wam wspominałam. Te są inne, ponieważ jak widzicie, shorty same w sobie są króciutkie. Śmiesznie wygląda ten krok tutaj. Shorty są króciutkie, więc sięgają powiedzmy, no tym jakby, kończą się jakby w połowie uda, no nawet nie w połowie. I mają tutaj, to jest też fajne, tutaj też jest guma, więc tutaj na udzie się zatrzymają i nie będą się podciągać. I tak samo mają gumę tu na górze, więc będą się zatrzymywały i one się zatrzymują, słuchajcie, pod biustem. Więc są bardzo, bardzo długie, jest to taka przedłużone spodenki, przedłużona taka tuba. I uważam, że warto coś takiego w szafie mieć, bo czasem mamy naprawdę bardzo obcisłą sukienkę i chcemy się w niej czuć lepiej właśnie na jakieś specjalne wyjścia. Także sobie to zamówiłam, żeby to w szafie było i poczeka sobie na jakieś lepsze okazje. Na pewno się nie zmarnuje. I cena to jest $48, znowu całkiem sporo i też jest to wykonane w lajkry. Ale tak jak mówiłam, ma bardzo fajne te silikonowe takie gumowe wstawki, które będą nam przytrzymywały tą rzecz na miejscu. Co do rozmiaru, to z obu rozmiarów zamówiłam sobie M-kę i jestem pewna, że w to wejdę, ponieważ jest to bardzo, bardzo rozciągliwe. Okej, to było wszystko, co zamówiłam z tego sklepu. No i teraz pod koniec jakby przy takim podsumowaniu chciałabym się Was zapytać, co Wy o tym sądzicie? Czy podobała Wam się moja pogadanka? Czy podobało Wam się to, że powiedziałam Wam o tym, że miałam taką na przykład bieliznę na weselu i że zachowywała się tak czy tak? Czy to nie było dla Was za dużo, jak to się mówi, too much information i że nie chcecie o tym słuchać? Często spotykam się z takimi komentarzami, że jednak stanik czy majtki na YouTubie to już jest za dużo, że nie powinno się o tym mówić. Ale ja uważam, że YouTube jest tym, czym jest, właśnie przez to, że ma taki charakter bardzo domowy, że jest to tak naprawdę rozmowa z koleżanką, czyli ze mną albo z jakąś inną YouTuberką i że nie jest to program telewizyjny, gdzie właśnie tam może coś wypadać lub nie wypadać o niektórych porach. A myślę, że tu, kiedy rozmawiamy sobie o różnych kobiecych sprawach i padają słowa typu okres, miesiączka, majtki, staniki, rajstopy, uważam, że to nie jest nic złego i że powinniśmy o tym mówić tak samo, jak mówimy o pryszczach, tak samo, jak mówimy o celulicie, tak samo, jak mówimy o różnych kremach, na różne problemy, na różne nasze dolegliwości i tak dalej. Uważam, że powinniśmy mówić o różnych częściach garderoby i o bardziej kobiecych sprawach i nie powinniśmy się wstydzić mówić o tamponach, okresach i tak jak mówię, o bieliźnie. Tak jest przynajmniej moje zdanie. Często niestety widzę komentarze osób, które się z tym nie zgadzają i uważają, że nie powinniśmy mówić o takich rzeczach, że trzeba coś zachować dla siebie, że to są... moja babcia tak kiedyś mówiła, że trzeba wiedzieć, co to wstyd i że nie wolno za dużo odsłaniać i tak dalej, że właśnie może niektóre osoby też tak uważają, że trzeba wiedzieć, co to wstyd i że o niektórych rzeczach nie mówić. Ja mam troszeczkę inne zdanie, uważam, że świat idzie do przodu i warto o takich rzeczach mówić. Właśnie tak jak mówiłam Wam o obciskających majtkach, warto o czymś takim mówić, że coś takiego jest, bo może komuś to pomoże, może wymienimy się doświadczeniami, gdzie kupić najlepsze majtki obciskające, no nie wiem. Mimo wszystko jest to, tak jak mówiłam, rozmowa z koleżanką i ja uważam, że jak rozmawiam z koleżanką, to rozmawiam o wszystkim. Może nie będziemy tak jak tutaj na amerykańskim YouTubie przesadzać i mówić dosłownie o wszystkim. Moje nawet ulubione YouTuberki poruszają wszelkie tematy, nawet łóżkowe. To już jest może jak dla mnie za dużo, ale jeżeli chodzi o właśnie takie tematy typowo babskie, takie, które poruszam z moimi kumpelami, to uważam, że mogę z Wami rozmawiać na te tematy tutaj na YouTubie. Także dajcie mi znać, co sądzicie, czy pokazywanie bielizny na YouTubie to już jest za dużo i nie chcecie tego oglądać, czy Waszym zdaniem warto byłoby się powymieniać doświadczeniami i powiedzieć sobie, kurczę, nie wiem, w H&M są przecenione bardzo fajne majtki, idźcie sobie kupcie. No nie wiem, dajcie mi znać, co sądzicie. Widzimy się już w kolejnym filmie, pa pa!